Miasto zamierza wykorzystać rządową promesę na 25 milionów złotych na budowę nowego basenu na Suchostrzygach. Po tym jak 18 milionów złotych więcej niż pierwotnie zakładano wyniosła najtańsza oferta w przetargu na rozbudowę basenu na Kanonce, urzędnicy analizowali wszystkie możliwe scenariusze. Aby nie stracić rządowych środków, zdecydowali się na zmianę koncepcji. Nowy pomysł zakłada budowę drugiej całkowicie nowej pływalni na terenie przy szkole numer 12. Urzędnicy ogłosili już przetarg na wykonanie dokumentacji. Ogłosiliśmy przetarg na dokumentację basenu wraz z otrzymaniem pozwolenia na budowę basenu, który zlokalizowany będzie przy szkole podstawowej numer 12, czyli na Suchostrzygach, na największym tczewskim osiedlu. Chcemy, aby to był basen ogólnodostępny, a więc nie tylko przeznaczony dla uczniów tej szkoły, ale także dostępny dla innych mieszkańców. Po zakończeniu tej inwestycji przystąpimy do remontu starego basenu przy ulicy Wojska Polskiego, tak aby ten nowy basen mógł jakby na ten czas remontu przejąć rolę tego starego, gdzie w tej chwili trenują między innymi uczniowie szkoły podstawowej numer 2. Do końca lipca mniej więcej czekamy na oferty przetargowe. Oczywiście, że będzie dużo pytań, to ten termin może ulec przedłużeniu. Czas realizacji zamówienia to 225 dni. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na wykonawstwo. Nastąpi to nie wcześniej jak w przyszłym roku.